Oryba. Tak słyszałem od mego guru. On sam był uznanym przez swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjskich i świecił przykładem buddyjskich cnót. Dawno, dawno temu mistrz narodził się i żył jako wielka małpa w słonecznej i zalesionej dolinie u stóp Himalajów. Ukwiecone trawy pokrywały jej łąki, dlatego przez z rzadka odwiedzanych wędrowców nazywana była Doliną Kwiatów. Liściaste krzewy i drzewa okrywały ją jedwabiście lśniącą szatą. Na unoszących się od niej zboczach zobaczyć można było wiele srebrzystych wodospadów i wodnych kaskad. Drzewa przesycały ją odurzającym zapachem kwiatów i dojrzewających owoców. Wielka małpa żyła tu w spokoju i dostatku, mając zapewnione przez większość roku świeże pożywienie i dostatek wody. Żyjąc samotnie w tej buszy, bardziej przypominała tkwiącego w oddaleniu od spraw świata ascetę niż swoich małych pobratymców. Wszystkim istotom, dużym i małym, spotkanym na swojej drodze, wykazywała serdeczną pomoc i współczucie, kiedy tylko zaistniała taka potrzeba. Pewnego dnia wieśniak z oddalonej wsi zapłąkał się tu w poszukiwaniu krowy, która mu uciekła. Poszukiwał jej wciąż, nawołując ją po imieniu, aż nieopatrznie ześlizgnął się na gliniastym zboczu i dalej, spływając się coraz szybciej, wpadł do głębokiej jamy, do której spływał strumyk. Tam, padając na grząską ziemię, nie doznał żadnych obrażeń, ale nie był w stanie wspiąć się po ścianach jamy. Zawodził więc głośno. O bogowie, zginę w tej czeluści. Nikt mnie tu nie będzie szukał, bo nie wiedzą dokąd i po co się udało. Przesiedział tak w jamie ze 2 dni i 2 noce, ale nie było obawy, że zginie z głodu czy pragnienia, bo wody miał pod dostatkiem, a coraz to do jamy spadały dojrzałe owoce z pobliskich drzew. Tak się złożyło, że wielka małpa w poszukiwaniu smacznych owoców mango znalazła się w pobliżu owej jamy. Usłyszała piadania wieśniaka, które po kilku dniach były już coraz słabsze, jako że nadzieja na uratowanie powoli opuszczała nieszczęśliwa. Jak zwykle czuła na niedole drugiej istoty, pochyliła się nad krawędzią zapadliny i zawołała. Hej, człowieku, co ci się stało? Wpadłem przez nieuwagę do tej czeluści i zginę tu niechybnie, jeśli mi nie pomożesz. Błagam, ratuj mnie i moją rodzinę. Beze mnie oni nie pożyją długo, bo i krowa nam gdzieś zginęła. Ratuj mnie, bracie. Pomogę ci, jeśli tylko dam radę. Wiedz jednak, że jestem małpą mówiącą ludzkim głosem, a nie człowiekiem. Poczekaj jeszcze chwilę, niech się rozejrzę, jak tam wejść. A teraz masz kilka dojrzałych mango, abyś się wzmocnił. Wielka małpa obejrzała dokładnie krawędzie i ściany jamy, miejsca, gdzie można było się chwycić przy schodzeniu i wdrapywaniu się do góry. Później powoli, z braku dostatecznego oświetlenia, opuszczała się w głąb rozpadliny. Gdy dotarła na dół, biedny wieśniak rzucił się do jej stóp. Wybawco, do końca życia ja i moje dzieci będziemy się za ciebie modlić. Oby Wisznu i inni bogowie byli dla ciebie łaskawi. Uwięziony mężczyzna był drobnej postury, a na dodatek przymusowy kilka dni trwający post spowodował, że był wręcz wychudzony. Bodhisattva widząc to doszedł do wniosku, że chyba da radę o własnych siłach uratować biedaka. Siadaj mi na plecy i trzymaj się mocno. Nie kręć się tylko, bo razem odpadniemy od ściany. Tu tylko te kilka wystających korzeni pozwala mieć nadzieję, że się wygramolimy jakoś na powierzchni. Gdy mężczyzna osadowił mu się na grzbiecie i mocno chwycił go oburącz, powoli czepiając się korzeni i wystających lian, ciężko dysząc ze zmęczenia, wielka małpa pięła się po górze. Gdy wreszcie wydostali się na powierzchnię, oboje wyczerpani legli na murawie. Zwierzę było wyczerpane pracą ponad siły. Nawet dla bardzo dużej małpy żyjącej w Indiach był to wysiłek morderczy. Ostatkiem sił osiągnęła krawędź i teraz prawie zemdlona leżała obok wieśniaka z zamkniętymi oczami, ciężko oddychając. Mężczyzna był w lepszej sytuacji. Szybko usiadł na trawie i zaczął rozmyślać. Jestem bardzo osłabiony. Pewnie nie dam rady dojść do domu, jeśli nie zdobędę trochę pożywienia. W tej głuszy są tylko owoce i to wysoko na drzewach, czym więc się posilę. Jeśli zabiję małpę, która i tak ledwo dyszy, i zjem jej mięso, to dam radę wrócić do domu o własnych siłach. Wiedziony tym impulsem, wstał na nogi, rozejrzał się wokół i widząc spory kamień, chwycił go oburącz i wycelował w głowę małpy. Przecenił jednak swoje siły. Kamień był dość ciężki i cios był niecelny. Wielka małpa zraniona została tylko dość mocno w stronę. Krzyknęła. Co robisz, nieszczęśniku? Dlaczego chcesz mnie zabić? Przecież dopiero co uratowałem ci życie. A tak mnie odpłacasz? Panie, wybacz, pewnie głód pomieszał mi rozum, bo chciałem zjeść mego wybawiciela. Nie wrzucaj mnie tylko na powrót do jamy. O moje biedne dzieci, co zrobicie bez ojca? Tak zawodząc i bijąc się u stóp małpy, wieśniak sprawiał wrażenie skręcającego się po ziemi robaka, którego za chwilę ma rozdeptać czyjaś silna stopa. Przestań już, człowieku, powiedziała boska istota. Nic ci nie zrobię.
Masz tu jeszcze kilka owoców mango. Posil się i ruszymy w drogę do twojej wsi. Ludzie potrafią nawet bezinteresownie pomagać innym. Potrafią też zapominać, choć z pewnym trudem urazy i niegodziwości innych. Ale trzeba wielkiej siły współczucia i wyrozumiałości, aby wybaczać od razu i być gotowym pomagać niewdzięcznikowi. Tak potrafią czynić istoty niebieskie lub ci, do których dotarło światło nauk mistrza. Dziękujemy serdecznie za wspaniałe przeczytanie fragmentów. Przepraszam, my z kolegą musimy tutaj pewną zmianę aranżacji zrobić. Thank you very much, Alexander. You should have been a professional book reader. Yes, you want to change your profession, please think seriously that you can read very well. Dziękujemy za wspaniałe czytanie. Myślę, Aleksander, że powinieneś zmienić swoją profesję i stać się profesjonalnym czytaczem. Ja powiem, że wystarczy czytać dzieciom codziennie 20 minut. But I read 20 minutes every night for my children. If ladies and gentlemen, you have any question, please ask Janusz Sitowski. He will reply your question. I suggest that I will reply later, not now. We don't have too much time. Proponuję, że jeśli Państwo macie pytania, to może na nie odpowiem później, jak będziemy się spotykać.